Siemano, jesteśmy na północy Portugalii w Porto. Naszym zadaniem jest dostać się na południe kraju wzdłuż wybrzeża. Zrobimy wszystko, żeby nie zabrakło wielu interakcji z ciekawymi ludźmi i żeby pokazać wam dużo ciekawych miejsc. Razem z nami ma być jeszcze jedna osoba, ale jej nie ma. O co tu chodzi właściwie? Dowiecie się za 3 godziny, jak ona tutaj będzie i sama wam opowie. Ale zobaczcie sobie, jak spędziliśmy ten czas sami i co się z nami działo. No dobra, wylądowaliśmy. Trzeba teraz się dostać do centrum. Kompletnie nie wiem, jak daleko to latnisko jest. Bardzo, bardzo w ogóle jest ciekawym też, że ja to w ogóle nie wiem, co tu robimy, bo ja wczoraj wieczorem się dowiedziałem, że jest taki pomysł, no i stwierdziłem, dobra, lecę. Jest taka nasza pierwsza styczność z Portugalią. Wyszliśmy właśnie z lotniska, czekamy na metro. No i słuchajcie, wy tego nie możecie akurat niestety poczuć, ale zapach. Aura totalnie wiosenna. Ja czuję taki zapach, nie wiem, czy kojarzysz, jak masz około 16-17 lat, zaczyna się wiosna. Rowerkiem jedziesz po godzinie 18, już się ściemnia właśnie, czujesz coś takiego. Sorry, city center? City center. City center, yeah. City center. Oh, very good, thank you. No, czyli to jest do city center. Wystarczy zapytać. My już wyszliśmy z dworca i od razu... Przywitała nas piękna aura, proszę bardzo. Piękna aura, zobaczcie, co się dzieje, jak w Tajlandii. Kasztany. Czyje pół dłużej. Nie ma, no. Ziomek sobie śpiewa, a przy okazji gra w Minecrafta. No, ciekawią mnie te malunki wszędzie. Na przykład taki jest, no to ten jest ładny. Są po prostu kraje i w tych krajach miasta, w których jest to traktowane jako część kultury i jakby to jest jako sztuka. Jest możliwe, że tutaj w Porto, w Portugalii po prostu tak jest. No to co, no to jest ta restauracja Bulka, bardzo dobrze oceniana restauracja. Sprawdźmy sobie, jesteśmy mega głodni, więc na pewno będziemy smakować. No. I uwaga, tak jak ściany, całe wszystko jest zadupcone w opie Polisa. Trzeba o tym poczytać, bo mi się wydaje, że właśnie tutaj jest kultura graffiti. We already come from Poland, so no problem. Came from Poland just to eat. Yes, just to eat your food. Okay. We didn't know about reservation. Yeah. No, okazuje się, że jest mały problem, że bez rezerwacji tu jest dymka, ale co pani się... chce pomóc? I need table 8:30. We will, okay, of course. Good, good. No i co? W tym lokalu tradycją jest, że goście mogą pisać rzeczy na ścianie, czy nawet na stole. Wszystko jest popisane przez ludzi. To jest niesamowite. No i my teraz też to zrobimy. Fajne to jest, bo jakby na pewno, jak tu kiedyś przyjadę, to będę chciał specjalnie po to wyjechać, żeby zobaczyć, czy to tu jest. Mamy też polski akcent, pyszna ośmiornica. Ej, dokładnie rok temu, stary. No, macie zadanie. Jeżeli ktoś z was będzie w Portugalii, będzie tutaj w tej knajpce, to wyślijcie nam zdjęcie naszych podpisów. Są one tutaj. Tu z wodą jest góry, a tu jak są te schodki w dół, to tu jestem ja. Także czekam. Zamówiłem fresh orange juice, kochani. Tutaj pomarańcze jakby rosną w tym kraju i są one najlepsze. Jest pyszny, czekamy na dania główne. Powiem szczerze, że wygląda to dosyć obiecująco. No moje co prawda wygląda troszkę biedniej niż twoje, ale przynajmniej mam jajko. Test. Dobra, trzeba testować. Ja też testuję swoją pyszkę. Bardzo dobra pyteczka. Idealnie wypieczona z zewnątrz, a mięciutej jak w środku. Tak, tak. To smakuje dokładnie tak jak te z maka. Jest cebulka, słuchajcie, karamelizowana na górze. Stek jest fajny, różniutki w środku. Bardzo dobry. Mój sosik jest pyszny i w ogóle nie jest ostry. Taka sałatka mi się kojarzy z Hiszpanią. Fajna. Nie, no fajna. To jemy, idziemy się. Partnerem tego odcinka jest Revolut, czyli bank internetowy, w którym założysz konto w mniej niż 5 minut. Pieniądze tam możesz wpłacać bardzo szybko za pomocą przelewu bankowego, Android Pay lub Google Pay. I możesz też wybrać swoją kartę i uczynić ją wyjątkową. Nawet możesz też na niej naszkicować albo przyozdobić emotkami. W Revolucie możesz wypłacać pieniądze z bankomatów na całym świecie bez żadnych dodatkowych opłatań i prowizji w ramach limitu planu. I 50 euro na obiadek już mamy. Możesz płacić kartą również na całym świecie bez żadnych dodatkowych opłat i po rzeczywistym kursie wymiany walut. Możesz wymienić sobie pieniądze w aplikacji lub po prostu pozwolić, żeby aplikacja robiła to dla ciebie. Czyli wpłacę sobie kasę w złotówkach normalnie, a płacę na przykład w euro i to automatycznie się przewalutowuje bez żadnych dodatkowych opłat. Dobra, a teraz słuchajcie tego. Revolut pozwoli ci także zarezerwować noclegi w podróży. Masz brak opłat za rezerwację, zdobywasz do 10% cashbacku za tą rezerwację i masz specjalne oferty dla siebie przygotowane przez Revolut, więc to się naprawdę opłaca. Pobierz aplikację Revolut z mojego linku, żeby otrzymać 50 zł bonusu powitalnego. Obowiązuje regulamin. Pobranie jest darmowe, aplikacja jest naprawdę świetna, korzystam z niej cały czas serio podczas wyjazdów. Mam też taką fajną kartę, którą mogę sobie płacić, ale oczywiście też telefonem, jest dodana w telefonie. Także gorąco zachęcam serio do pobrania, bo to się po prostu opłaca. Ja dużo po prostu oszczędzam, że już mam Revoluta na co. Właśnie zjedliśmy i idziemy teraz na nasz dzisiejszy nocleg. Fajnie, bo kosztował 200 zł za noc, za dwóch osób. Jest to uczciwa cena, jest to dobra cena. Że to będzie spanie w centrum. I have reservation booking. This is me. This. Yeah. Oh, very good. Yes, yes, this is me. I don't understand. Ale prawie.
Dylete. Kliknąłem prośbę o anulację. Bardzo proszę o anulowanie mojego pobytu. Cliquei em solicitação de cancelamento, por favor. Miałem problem z płatnością i zarezerwowałem po prostu jeden pokój, ale byłem przekonany, że płatność nie poszła. I potem zobaczyłem, że niestety ten pokój jest już niedostępny, więc zarezerwowałem w tym samym obiekcie drugi pokój, troszkę droższy jakby, no ale wolny. I chodzi o to, że aktualnie teraz jest sytuacja, w której mam dwa pokoje zarezerwowane, a ja potrzebuję jeden. Jestem w tym lokalu, tylko że to jest pani troszkę starsza, po portugalsku, w ogóle nie mówi po angielsku i my zostajemy tutaj w tym jednym pokoju, tylko ten drugi trzeba anulować po prostu. Tylko pani mówi, że nie wie jak, a ja dałem prośbę. My rzeczywiście możemy odwołać państwa rezerwację tutaj z naszej strony, natomiast żeby to zrobić, musimy otrzymać pisemne potwierdzenie od obiektu. Can I say, please? O, to ja napiszę. Mogę napisać po polsku do wiadomości? Jeśli będzie wysłana kopia obiektu, to... Tak, odwołujemy rezerwację za darmo, bez problemu. Może być taka wiadomość? Tak, jest niebezpieczne. To są dobre jaja. No, a my sobie weźmy ten potwierdzenie. Super, no to bardzo pani dziękuję, my sobie weźmiemy ten tańszy i jest i gra. Tak to działa, to było mocne. To są takie spontaniczne sytuacje, które w ogóle się dzieją, no gdzie bym coś tego zaplanował? Że sam sobie napisałem wiadomość z obiektu z Portugalii, że odwołujemy rezerwację bez problemu. Także tak to się dzieje. No problem? Teraz co prawda zapłaciłem gotówką, wybraną oczywiście z bankomatu, z kartą Revolut, ale gdyby można było tu płacić kartą, zrobiłbym to oczywiście bardzo szybko tą kartą. Do you have Wi-Fi, internet? Tam jest. Oh, very good. No problem. No i dobra, słuchajcie, udało się, idziemy na trzecie piętro, thank you. Mega fajna klatka schowa, patrzcie. Ej, ale fajnie to wygląda tutaj, stary. Ej, stary, jak to jest ładnie. Wyobraź sobie, że to jest twój dom. Chciałem. Wow, stary! Zarobiście tu jest. Ej, za 150 zł można. Zwyczajna, fajna łazieneczka. Ale w ogóle patrz, to jest przekrzywione wszystko. O Jezu, to wszystko jest przekrzywione. Ja jestem teraz na dole, ty jesteś na górze i faktycznie ja się widzę. Ej, tak. Wyżej. No. Telewizor nawet jest przekrzywiony. To jest stare bardzo miejsce. A. Francuski bal. Ty, fajnie. Fajnie. No to jest. Byliśmy wczoraj w najgorzej ocenianym noclegu w Porto. Sami zobaczcie, jak to wyglądało i co tam się działo. W takim razie, my udajemy się teraz do najgorzej ocenianego noclegu w Porto i zobaczymy, co nas tam czeka. Mamy tutaj do czynienia z blokiem lipa. Mieszkalnym. Wiesz, jak chyba to jest? Że to jest mordo? Pokój w mieszkaniu. To jest taki way. Pokój w mieszkaniu. Pokój czyli w mieszkaniu. Jest mieszkanie podzielone na pokoje. Prawdopodobnie tak, z tego co czytałem na opinię. Ocena to jest 3,7 na 10. Wszystko na czerwono, tylko Wi-Fi jest git, więc spoko. Nie no, to zdjęcie jest git. Te zdjęcia wam się oczywiście wyświetlają, więc sobie możecie zobaczyć ze zdjęć. I teraz tak, opinia. O Boże. Zostałem pogryziony przez pluskwy. Pierwszego dnia swojej wakacji właśnie w tym miejscu. Pokój posiadał drzwi z oknem z dykty, co można było usunąć delikatnym pchnięciem, co włamać się do pokoju. W dupę. Wydaje mi się, że to będzie najgorszy nocleg, w którym byłem kiedykolwiek w życiu. Było bardzo brudno, wszędzie kurz, ściany powękane, zagrzybiałe. Łazienka tym bardziej pozostawiona do życzenia. Bałam się z niej korzystać, bo nie wygląda, jakby była kiedykolwiek sprzątana. Ej. Cena 1-0. 1-0, są jedynki same. Pokój okropny, ale na jedną noc okej. Okay. Jednak łazienka coś okropnego. Wszystko spleśniałe, cuchnie okropnie, w samym mieszkaniu brud, w kuchni, jeśli można ją tak nazwać. Wszystko się lepi od tuszczu. Stary, to w ogóle brzmi najlepiej. Nie mogę się doczekać tego, ale ja nie wiem, czy mam ten materiał, że nazwą pluskwy, stary. Dobra, chodźmy do środka. Naprawdę, nie dotykaj niczego tam. Serio. No jedynka, będzie koniec. Na klamki? Z buta chodzisz. O, jest! Ej, jest! Taki kluczyk. Ten klucz jest do, tylko do, jest do tego i ty je otwierasz i wkładasz z powrotem tu. No niezły w ogóle system otwierania drzwi. Dobra. No klatka, no polska klatka normalna, nie? Zapraszam, to jest normalny w miarę. Ej, mordo, nie, par. To cię nie wygląda. Okej, okay, no jesteśmy przed drzwiami do tego mieszkania. Teraz wybieramy nasz safe, wpisujemy kod, no i bierzemy klucze do naszego pokoju. Pamiętaj, stary, zachować bezpieczeństwo. Dach. O, jest. Zabij klatko. Dobra, no to czekaj, pierwsza sprawa. To ta kuchnia nie jest taka zła, stary. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest taka zła. O Boże. Nie jest aż tak tragiczna, no mogło być naprawdę gorzej. Tu jest totalna tragedia. No to powiedzmy sobie szczerze, szafki straszne, to ma totalnie dość. Totalnie zaniedbane to jest, no tak na maksa ogólnie, nie? Mamy lodówkę, no trzeba otworzyć. O, śmierdzi strasznie. Ej, dupcy fest. A tu jest jeszcze druga. Trochę stary? No słuchajcie, ja mam ten tak, ja potrzebuję do toalety. Don't take a shower in this bathroom. We have the other bathroom more bigger. Otwieramy.
Co mogę powiedzieć, kochani? Przede wszystkim tak, pleśń jest... Tragiczne warunki są. Poczekaj, zróbmy ten test obiektywnie. Sam brodzik nie jest brudny. To jest tragiczne, ale tego też nie dotyka. O, w dupie! To tego nie widziałem. Znaczy najgorsze tutaj tak naprawdę jest sufit, który jest cały w pleśni i tam jakieś romale chodzą. Obiektywnie mówiąc, jest to tragedia, nie? Odkąd tu jesteśmy i zobaczyłem to wszystko, to tak czuję, jak mi wszystko zaczyna swędzić ogólnie, jak ten kibel. No dobra, to jest najmniejszy problem ze wszystkim, który tutaj są. Tu mamy do czynienia z pleśnią. Tam w takich momentach tak strasznie doceniam stary, że mogę spać w normalnych warunkach. Ale też od razu chcę powiedzieć. Ten nocleg kosztował 113 zł. Czyli na dwie osoby. 30 zł taniej tylko niż ten nasz. Niż ten nasz. No, o co chodzi? Dobra, idźmy do pokoju. Ej, dużo much jest, strasznie dużo much. Ej, dobra, jeszcze nie śpię. Chodź na to. Tutaj jest jak na melinie po prostu. I wyobraź sobie, że na przykład na górze lub obok mieszkają normalni ludzie tutaj. I miej takiego sąsiada. Stary, ale śmierdzi tu plesiem. O kurde, ile kurzu, patrz tu. I źle się tu czuję. Nie no, tragedia, tragedia jest. Ten zapach po prostu mnie przytłacza. Czuję, że za chwilę coś na mnie wskoczy i mnie zje. Normalnie. Czas zobaczyć pokój. To mam wrażenie, że coś tam wychodzi, stary. No, też masz to? Patrz w ogóle na ten żyrandol. O Boże! Żyrandol to jest koszt rzędu 30 zł. Dobra. O! O Boże. A ten żyrandol co prawda nie jest taki brudny, ale jest podarty. Ej, mordo! Tu wchodziły pluski i zostały zabite, patrz. Nie. Ej, nie! To jakiś gluty po prostu z nosa. Dobra. To jest skandal jakiś. Patrzcie tu, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje tutaj. Dla bezpieczeństwa, bo z tego nie mogę być testu. Nosek jest super, bo jest coś, co kocham. Forelka. Super, nagrzejmy się z tymi pluskwami. Ale tak, po rogach nie ma nic. Generalnie rzecz biorąc, ściany nie są takie złe. No oprócz tych czegoś dziwnego, co może być pluskwami faktycznie zabitymi. W takich miejscach właśnie będą być te pluskwy najbardziej. No, rozdrukcone, nie? Całkowicie brudna szafka. Tu jest antypluskwowa ta. O fuck. Czyli wzięli sobie po prostu opinię do serca bardzo. No tak, czyli problem jest. Ale jak schitrany w ogóle, nie? Śmierdzi tu stęchlizną, typowo. Nie miejcie teraz mnie za takiego, co ja się boję coś dotknąć, ale jeżeli to naprawdę tyle jest opinii o tych pluskwach, tu jest ten wariant o pluskwach, ja nie chcę mieć pluskw na sobie, wiecie o co chodzi, więc sorry, no ja tak się zachowuję teraz jak jakiś dziad, bo to już jest jakby za grube. O Boże. Tu plama jakaś. Jezu, ja naprawdę czuję, jakby coś po mnie chodziło cały czas. Ja tak. Tego nie chcę dotykać. Ja się cieszę z roli, jaką teraz mam. Nie no! Nie wygląda źle. No ale czekaj, zobaczmy go od dołu. O Boże, co tu jest? Ogólnie, bardzo porządny materac. Bardzo ciężki i bardzo wygodny. Ale słuchajcie, nie będę mógł tego operacji. Tu kolejna jakaś mucha. Pieroński kurz na szafie. A w szafie co? O! Emia. Tragiczne miejsce, nie chcę tu być. Nie chcę tu być. Idziemy stąd, jest tu tragedia. Wszędzie jest pleśń, smród. Masakra. Przede wszystkim bardzo współczuję sąsiadom, którzy tu mieszkają, którzy muszą się użerać po prostu z czymś takim. Masakra. My wracamy do naszego noclegu, który jest o 30 zł droższy niż ten, a jest bardzo fajny, czysty i piękny. Masakra. Zobaczcie, jak ciaśniutkie przejście, kurczę. Takie naprawdę fajne. O, cały lokal dla nas. Strasznie ciekawe miejsce, takie dziwne. Dziwne tu jest. Tu się siedzi, stary? Ja nie wiem, ale ja bym tu siedział. To siedź, zobaczymy reakcję pani. Dziwnie się czuły po tym teście, stary, tych hoteli. Znaczy tego gówna, no. Jestem po prostu zmęczony trochę. O, oh, thank you very much. And it's good place to see? Na chwilę. Czyli po prostu... Zrywasz panią. Ja dostałem sangria, ty piwo, więc spróbujemy najpierw nie swoje rzeczy. Dobre to twoje piwo jest, a to jest mocne. Chyba nie lubię po prostu tego smaku. Generalnie sangria pan wie komfort. I like it. Przyszły nasze zamówienia. Takie oto brownie. Ja. To czeskowy jakiś posmak, czekaj. Albo to jest jakiś ten, też wegański chyba. To jest wegański bar. Wiesz co, jak mi się wydaje, że ty jesteś po prostu bambikiem i nie masz fałdolców. A, no tak, nie wyzywaj mnie, że jestem bambikiem. Patryszek ma tutaj skrzydełka, które nie są skrzydełkami. Są tak nazwane, ale to są skrzydełka z kalafiora. To jest dosyć ciekawa sprawa. A dziwny zapach. Pyszne to jest. Czuję, że to jest gena mega ostre. To jest. Dobra, no i słuchajcie, godzina północ, w Polsce pierwsza w nocy, a my siedzimy i jemy, kurde, w Portugalii jakieś rzeczy. Więcej takich miejscówek jak ta, tak długo otwartych, na pewno w Krakowie bym chciał bardzo. I teraz jedziemy po naszego tajemniczego gościa. Ciekawe, kto to będzie. Idziemy już po naszego gościa. Ogólnie nasz gość powinien być gdzieś... Jest tam, chodź. Siemka. Pierwszy raz leciałam sama, wiecie? No to wybieramy cię po prostu w wielką przygodę. Ej!
Co tak tu trąbią? Ciszej, szkół! Naszym gościem jest Julitka, która wygrała twoje 5 minut. Niestety miała ona spore problemy z lotem, no na tyle duże, że w ogóle nie udało się dolecieć. Niestety nie puścili na lotnisku, bo zawali po prostu bramki. A zresztą więcej opowie wam Julitka. Stało się to tak, że chłopaki ustawili się w kolejce, ja stałam tam gdzieś za nimi, po czym okazało się, że ta kolejka jest już do kolejnego lotu, który leci dokładnie z tego samego gate'u i podobno oni wywoływali, a ja mówię, no kurde, nie no, stoję w kolejce, więc czekam sobie grzecznie. I ich zawołali po prostu i oni weszli, a ja 5 sekund później podeszłam tam i pani mi powiedziała, że ja już nie polecę, że ja już po prostu się nie zmieszczę, bo już system jest zamknięty i że już nie ma szans, także ja zostałam tutaj. Jedziemy, zwiedzamy Porto, kochani. Nie bądź taki, masz. A napijesz się za moje A dla mnie te, pa. O, ja myślę, że wygląda mnie trochę głupio. Fajnie wyglądacie razem. W tych okularach. Słuchajcie, za nami jest najładniejszy McDonald's, jaki w ogóle istnieje na całym świecie, jeśli chodzi o wnętrze. Tak, jest tutaj przepiękna architektura, także idziemy to właśnie sprawdzić. Zobaczymy, czy jedzenie też będzie takie piękne. I takie pyszne. Chodźcie do środka. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich Polaków. No słuchajcie, no nie mogło zabraknąć testu McDonalda w Portugalii. My zamówimy burgerze, a Julitka? Ja z kuponów sobie zamawiam, bo w każdym kraju są inne kupony. Co to jest twoja zup? Dobra, biorę frytki. Nie, no zupkę na kopę. Jarzynowa. A kupiliście frytki? Tak. No to ja jem z wami. No będziemy jeść razem. Rząd? W McDonaldzie w Portugalii, tak jak w każdym KFC w Polsce, o czym możecie nie wiedzieć, jest dostępne w ogóle piwsko po prostu. Więc skoro jest... Plant burger. Jest to dobry kontent wegetariański. Czy to jest aż taki piękny mak, żeby tak się podniecać na TikToku? Wygląda trochę jak kościół. Powalone to jest, że w ogóle jest zupa. No nie, to jest jeszcze zupa krem. Zupa krem, najgorzej. Nienawidzę zupy krem. Dobra, taste test. Ej, ona jest bez smaku, ona jest w ogóle niesłona. O! Oho! Ojej, no. Ale lipa. Zmielony groszek z wodą. Co można powiedzieć o tym najpiękniejszym McDonald's na świecie? Spoko, ale szału nie ma. A teraz idziemy zobaczyć podobno najpopularniejsze miejsce tutaj w Porto na zachód słońca. Fajne te oksy chyba. Super są. Mówiłam, to też było najlepsze. Bo zaraz nam się słońce zajdzie już teraz, a my mieć na zachodzie słońca. Darling, darling, baby! Przestała grać cicho, idziemy, nie, nic nie słyszę. Powinniśmy się tutaj zatrzymać na chwilę. Ja w ogóle zdajmy nawet czapkę, wiecie, na tę okazję. Ale fajnie tu. Ej, ale ten zachód jest tam, zobaczcie jaki piękny zachód słońca, popatrzcie jak pięknie to wygląda. Ale patrzcie, jakie to jest niesamowite, że mamy torowisko, normalnie tory tramwajowe, aktywne i ludzie chodzą tutaj, nie patrząc na nic. No, raz tu chodzą i jak tramwaj jedzie, no to wszyscy się tutaj rozchodzą i tramwaj może przejechać. Ciekawe. Ja myślę, że już nie jedna osoba tu wskoczyła generalnie. Pięknie tutaj jest. No, to jest to Porto, które znam z Google'a. Patrzcie, jaka zakochana para. Chyba nowy ship tutaj, kochani. Halo, tak? Wiesz co? Wydaje mi się, że mogę to zrobić. Zagana. Twoja mama dzwoniła. Ej, dawaj tam do groty! Właśnie tam! Szczochem wali! A takim fajnym, a fajnym takim. Ja mam bardzo ciężki plecak, pokażę jestem. I potrzebuję usiąść. No dobra, to ja go poniosę za ciebie, daj. Tutaj ten kart padł. O, super. Oh my god. W ogóle słuchajcie, trafiliśmy na piękny moment, gdzie jeszcze możemy obserwować blisko Jowisza i Wenusa. Także podziwiamy sobie tutaj w takim pięknym miejscu w Porto i to są ostatnie dni, kiedy je widać na niebie. Stary, najmodniejsze okulary. Wygląda jak totalny podróżnik, prawda? Chill wagon. O, ej, tu TikToki są nagrywane. Panie nagrywają TikToka w sklepie. No, słuchajcie, mam tutaj lemoniatkę. Sprawdźmy, jak smakuje. Domowa lemoniatka, także zobaczmy. Ej, mega fajna, bo jest w ogóle totalnie niesłodka. Praktycznie zero słodyczy jest w niej. Kurczę, nowa receptura. Ja mam kanapkę z kurczakiem i to smakuje jak taka kanapka na wycieczki szkolne, co się robią ze schabowym. Bardzo dobra. A ja mam tą taką tynką. Jest piątek, godzina 22, słuchajcie. Ludzi jest ogrom. A teraz, słuchajcie, udajemy się do takiego pubu, gdzie jakby jest najwięcej Erasmusów. No bo Porto jest miastem generalnie bardzo studenckim. Głównie studenckim, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi. I właśnie to jest bardzo fajne dla nas, bo możemy jakąś interakcję załapać jakimiś fajnymi. You are from Spain? Yeah! Where are you going? To the party! 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 Pub.
tak to właśnie tutaj jest. Ludzie po prostu podchodzą spontanicznie. Wydaje mi się, że w tym pubie można naprawdę wiele rzeczy spotkać. Ogromna ilość osób. Ja myślałem, że wcześniej tam jest dużo ludzi, ale tu, co się dzieje teraz, grubo. Klimat jest naprawdę fajny. Stasiu Studencki. Kościół przyjechał ze firmą z Polski, z Krakowa i pokazuje nam zdjęcia z Bania Luki. Bania Luka! I wystarczy tutaj podejść do losowej grupki ludzi i po prostu gadamy sobie, jak się znamy. Porrua mola mucho. Porrua mola mucho. Pero hola gucho. Pero hola gucho. Puta obiedo! I puta kapital! I puta kapital! Ja chyba mówię coś okropnego! Subskrybuj kanał! Subskrybuj kanał! Oh, very nice! Mega grubo! Where are you from? Turkey. What do you know about Turkey? Like, what you heard about Turkey? Of course, the main things is kebab, sorry. Kebab. This has red wine and Coca-Cola. It's good! I have a very bad English. I have very bad too! And speak to me, I understand nothing. I understand nothing too. No król! I na tym to wszystko polega! Tak naprawdę o tej otwartości przekonamy się jutro, jak szybko zrobimy stopa. I nie mogę tego zrozumieć, strasznie! A ja nie, po polsku, ja ty po czesku. Ja byłem w Czechach. Ja byłem w Polsce. O, byłeś? A byłeś? Byłam. Gdzie? W Bielsko-Biała. Okay, it's okay. Good luck in your life and in your YouTube career. Thank you very much. I love Czech Republic. Oh my god. No i słuchajcie, od jutra zaczynamy już mocne przygody. Także my sobie jeszcze chwilę posiedzimy, wyśpimy się. Nie taką chwilę. Nie taką chwilę, bo musimy się oczywiście wyspać, bo jutro czekają nas ciężkie i piękne przygody. Także kochani, widzimy się jutrzejszego dnia. Nara!